Duet to Angryman, czyli Filip Kaplica. Mateusz Święcicki. Wita was w portugalskim Bom Dia. Dziś okoliczności wyjątkowe, bo będziemy rozmawiać o dwukrotnym zdobywcy Ligi Mistrzów, jednym z najbardziej utalentowanych portugalskich pomocników lat 90., niezłym trenerze i poliglocie. Paulo Sousa z selekcjonerem reprezentacji Polski jest tym tematem podstawowym. A dzisiaj zaprosiliśmy człowieka, który także jest selekcjonerem i weźmie udział w tej dyskusji. Niestety selekcjonerem najgorszej drużyny na tej planecie, czyli reprezentacji polskich dziennikarzy. Piotr Czachowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie jest łatwo prowadzić polskich dziennikarzy. No nie jest łatwo, ale przyzwyczaiłem się, już to robię 3 lata, ale przede wszystkim jest bardzo fajna zabawa. Dobrze współpracujemy ze sobą, potrafimy się odnaleźć i to jest w sumie w gruncie rzeczy najważniejsze chyba. To Piotr Czachowski, tak całkiem na poważnie, 45 meczów w reprezentacji Polski, w CV, kluby takie jak Legia Warszawa albo Udinese. Zawodnicy, z którymi się mierzył na jednej murawie, to choćby Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, Paulo Maldini, Marco Van Basten i jeszcze długo by wymieniać. Z Paulo Sousą się nie skrzyżował, ale było blisko, kiedy ten mógł trafić do Włoch już w 93 roku, kiedy pan Piotr Czachowski występował wtedy w barwach Udinese, ale nikt nie zna lepiej Paulo Sousy właśnie niż pan, biorąc pod uwagę, że skomentował pan jego wszystkie mecze niemalże w Fiorentinie, kiedy pracował na poziomie Serie A. Tak, rzeczywiście Paulo Sousa, kiedy obejmował stanowisko trenera we Florencji, a więc ten sezon 15-16 i 16-17, to były to sezony bardzo udane, zwłaszcza ten początek, kiedy po pokonaniu drużyny Interu na Giuseppe Meazza, nawet Fiorentina była liderem Serie A. Wszyscy byli zaskoczeni i zbudowani jego postawą, nowinkami, nowościami, które mógł wtedy zaprezentować. Wszystkim tym, którzy prowadzili wtedy kluby Serie A. I na pewno to wywołało taki entuzjazm, jeżeli chodzi o wszystkich szkoleniowców, że o, przyszedł Portugalczyk, a możemy jeszcze wiele się nauczyć, choć już i tak dużo wiemy, umiemy i wiemy, jak poruszać się w tym światku piłkarskim. Zmienia Paulo Sousa Jerzego Brzęczka. Co najbardziej nie podobało się panu w kadencji poprzedniego selekcjonera? No na pewno, jeżeli chodzi o kadrę Brzęczka, wynik, który zrobił, był zadowalający. Natomiast styl, w jakim to zrobił, na pewno już nie. Nie usatysfakcjonował chyba każdego kibica, a zwłaszcza włodarzy Polskiego Związku Piłki Nożnej. I stąd też taka decyzja o zmianie tego szkoleniowca. No trzeba było poszukać takich rytmów, do których polski kibic został przez te ostatnie lata, gdy kadrę prowadził Nawałka, przyzwyczajony. Wtedy polska drużyna, śmiało możemy powiedzieć, rozgrywała mecz za meczem na bardzo dobrym poziomie, w dobrym stylu. I to miało jakieś takie swoje przekucie właśnie przez te eliminacje i same Mistrzostwa Europy w 2016 roku, kiedy to naprawdę wyszliśmy z grupy, ograliśmy Szwajcarów w jednej ósmej i odpadliśmy też po rzutach karnych, prowadząc bardzo wyrównaną walkę z Cristiano Ronaldo i jego kolegami w meczu ćwierćfinałowym. Czy zmiana selekcjonera teraz jest obarczona ryzykiem, biorąc pod uwagę, że to się zdarza rzadko, nawet jak patrzymy na XXI wiek, tuż przed wielką imprezą. To samo zrobili nasi grupowi rywale na tym turnieju, wkrótce się z nimi zmierzymy. A więc Słowacy, oni miesiąc przed decydującym meczem o wejście na imprezę z Irlandią Północną pożegnali trenera Hapala. No a my oczywiście Jerzego Brzęczka. No tak, no każda na pewno zmiana szkoleniowca musi budzić jakieś emocje w tym wszystkim, co chcielibyśmy zobaczyć. No ale na pewno może dodać skrzydeł polskim reprezentantom. Zwłaszcza, że tak jak już powiedziałem wcześniej, ten styl nie był taki prezentowany przez tą naszą reprezentację. Wydajności tego wszystkiego, tej jakości sportowej, której brakowało niewątpliwie na murawie. I trzeba tutaj się zgodzić, że oczywiście nie każda taka zmiana szkoleniowca, zwłaszcza na stanowisku kadry, może przynieść spodziewane efekty. To jest naprawdę wielka i trudna, ciężka praca. Trzeba temu naprawdę się oddać. Wiemy teraz, jak to wszystko wyglądało w ostatnim czasie, że trener Sousa był w Polsce, ogląda polskich zawodników. Przyglądał się bardzo bacznie polskiej ekstraklasie, polskim zawodnikom, którzy ewentualnie do tej kadry mogliby trafić. No, panie Piotrze, to ma sens. Jeżeli chodzi o ocenę poprzedniego selekcjonera, który pozostawił pewną spuściznę Paulo Sousie, przede wszystkim daje mu możliwość występu na Mistrzostwach Europy. Droga otwarta w eliminacjach
które nas czekają, to co Pana zdaniem jest najbardziej ryzykowne w tej zmianie, której dokonał Zbigniew Boniek? Prawdopodobnie jest to ostatnia ważna decyzja Zbigniewa Bońka jako prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niedługo kadencja się kończy. No tak, rzeczywiście, to jest, co może być najbardziej ryzykowne. No najbardziej ryzykowne, ja bym nie chciał, żeby tak to się wszystko stało, gdzie ten czarny scenariusz, jeżeli sobie założymy, bo mamy bardzo trudną grupę, Hiszpania, Szwecja, ten pierwszy mecz ze Słowacją będzie również bardzo ważny. Tutaj powiedziałbym tak, wygrajmy nawet w najgorszym stylu, ale wygrajmy, bo to będzie szansa do tego, żeby można było przygotować się do tych super dwóch ważnych spotkań z Hiszpanią i ze Szwecją i powalczyć o to wyjście z grupy. To będzie szalenie trudne. No, przede wszystkim jest nowy szkoleniowiec. Uważam, że fajnie zaczął swoją pracę poprzez rozmowy, dialog z najważniejszymi zawodnikami tej reprezentacji. Myślę tutaj o Robercie Lewandowskim, że fajnie to był jego pomysł, żeby od niego to zacząć. To jest wielki plus dla szkoleniowca, że mimo tego, że jest tylko selekcjonerem, tak? Może to tylko oczywiście to jest w cudzysłowie, ale selekcjonerem i trzeba niewątpliwie umieć rozmawiać z takimi zawodnikami, jakich ma do dyspozycji, z tymi wielkimi polskiej drużyny, bo o takich tutaj mówimy, że ten kręgosłup drużyny polskiej jest cały czas niezmieniony od tego 2016 roku, ale to jest 5 lat i to może być w pewnym momencie niebezpieczne, bo jednak czas nieubłagalnie ucieka i nie ma już taki szczęsny 26 czy tam 25 lat, tylko ma już 31 w tym roku, jeżeli dobrze liczę, ale to jest jeszcze pozycja bramkarza. Robert też jest starszy, ma dużo więcej doświadczenia. Cały czas goni Gerda Millera, to jest też bardzo fajne, bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy mu się uda dopiąć celu, ale to, że polscy zawodnicy są starsi, to niewątpliwie też będzie im w jakiś sposób, oby nie, obym się mylił, ale być może, że będzie przeszkadzać w tym wszystkim, co sobie zakłada cały sztab szkoleniowy polskiej reprezentacji w osiągnięciu celu i spełnienia marzeń wszystkich polskich kibiców. Niedawno wykręciliśmy z Mateuszem numer do niejakiego Luciano Modriego. Wiadomo, że on jest odpowiedzialny, jego fizjonomia kojarzy nam się z aferą Calciopoli, z ustawianiem meczów rzekomo, jak to przyjmuje się we Włoszech, jeżeli chodzi o rok 2006. On był oczywiście znany jako znakomity włodarz Juventusu. On wymyślił Paulo Souza dla tego klubu, on go tam ściągnął. I opowiadał o tym, że Paulo Souza jako zawodnik bywał awanturnikiem. Bywał konfliktowy, więc miał swoją prawdę czasu, prawdę etapu. Dochodził do wniosku, że warto się stawiać trenerom. Upłynęło już 20 lat od tych wydarzeń, więc ma swoje doświadczenia. I gdybyśmy teraz mieli na to spojrzeć, jak go można scharakteryzować? Jakie wady można u niego znaleźć i jakie atuty? Jeżeli chodzi o wady, to na pewno poprzez pryzmat tego, w jakich klubach pracował, bo jak miałbym znaleźć wady, to przecież wiemy, że pracował w Bordeaux na przykład. Tam to był takim dość upartym trenerem w tym wszystkim, co chciał tam zrobić. No wiadomo, że jego konikiem jest grą trójką obrońców. Tam to nie wszystko zawsze wychodziło. Bordeaux wtedy grało najbrzydszy futbol w tamtym czasie i tą upartością no jednak chciał udowodnić, że tak nie jest. Niestety pomylił się, bo bezkompromisowość też jest w jakimś stopniu, tak bym to powiedział, że jest takim człowiekiem, że na przykład jeżeli tam mu coś nie wychodziło w tym klubie, gdzie pracował, to z tego co wiem i z tego co zdążyłem się zorientować, no to dawał przykład tego, tej swojej bezkompromisowości, że na przykład jeżeli chciał zrezygnować, tak, no to powiadomił przede wszystkim jako pierwszą radę drużyny, że odchodzi, tak, a nie włodarzy. Tak. No to też jest takie dosyć no nie w moim stylu. Tak. Myślę, że nie tak to się powinno załatwiać. A jeżeli chodzi o plusy, no to bardzo szybko możemy znaleźć, że jako ten były zawodnik środka pola, ma tą wizję tej gry, no i tą elastyczność w tym wszystkim, co zapewne będzie chciał zrobić z polskimi zawodnikami w reprezentacji, żeby można było jeszcze bardziej uelastycznić tą grę, bo tak jak powiedzieliśmy, ten jego schemat, ta taktyka gry proponowana, myślę, że dużo o tym się mówi, że jednak polska reprezentacja będzie grała trójką obrońców, nie czwórką, to będzie wielka zmiana, to takie przeobrażenie, bo nigdy tak nie było. Oczywiście, przepraszam, było, bo jak ja byłem w reprezentacji, to graliśmy trójką obrońców, ale jednak z tym libero, z tym wolnym, dwójka
była zawsze do krycia i tak jak w przypadku meczu na Parc des Princes z Francją, Eric Cantona i Pierre Papin, Kubicki, Czachowski do krycia, Kaczmarek ustawione za nami i oni idą do toalety, a my razem z nimi, więc tak to wszystko wyglądało. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj ten styl gry jest zupełnie odmienny. Uważam dużo lepszy, dużo ciekawszy i dużo lepiej to się ogląda. Panie Piotrze, krótkie pytanie. Zbigniew Boniek, prezydent naszej federacji, dzwoni do Pietro Czachowskiego i mówi, są za top czy nie top? Co pan odpowiada? Krótko. Myślę, że jest to człowiek właściwy. Ja spodziewałem się troszeczkę innego wyboru, bo jednak liczyłem na to, że będzie ktoś z tej opcji włoskiej, ale możemy taki powiedzieć, że dokładnie Sousa zna włoski futbol doskonale. Nie jestem tym zaskoczony takim wyborem. Ma odpowiednie cechy na to stanowisko, no i szansę na to, żeby wskoczyć na tą trampolinę i pokazać światu, nie tylko Polakom, ale światu przede wszystkim, że jest świetnym fachowcem, że potrafi dać tej drużynie to coś, czego w tych ostatnich miesiącach polska drużyna nie miała. Pewien Szwed, znakomity trener, wygrał choćby Scudetto z Lazio w 2000 roku. Później nieco zmienił swoje życie zawodowe, opuścił tę niwę klubową i przeniósł się do reprezentacji, objął Anglików. Sven-Göran Eriksson, a więc człowiek, który też dał Sousie zadebiutować w dorosłej piłce w Benfice. Opowiadał nam piękne rzeczy a propos tego, jak wyglądało jego życie, jak się ono zmieniało, kiedy został najważniejszą osobą w Wielkiej Brytanii po królowej, jak sam twierdzi, bo kiedy pracujesz z reprezentacją, no to nie ma przeproś, znacie każda gospodyni domowa. Po pierwsze, musisz chodzić też na mecze ligowe, śledzić bardzo duże grono piłkarzy. Po drugie, są problemy takiej natury, że każdy chce wejść w twoje życie prywatne z butami. I w dodatku masz mało jednostek treningowych z samymi zawodnikami. Jak się odnaleźć w takiej roli? Jak przejść z klubu na pracę z kadrą? No na pewno. Witamy w polskim piekiełku. Tak możemy powiedzieć i tak to skomentować króciutko, jeżeli chodzi o Paulo Sousę, który jest szkoleniowcem, który będzie chciał może dać polskiej kadrze nowe DNA. Ja tak to widzę, tak uważam, że jeżeli przychodzi nowa miotła, to powinno to być zauważalne na każdym kroku. I tego należy się trzymać i upatrywać te swoje szanse w tym wszystkim, co od Polaków będziemy musieli wymagać, tak? Nie tylko szkoleniowiec, polski kibic. Sami oni, będąc na murawie, walcząc o dobre imię samego siebie, polskiej drużyny, która uważam powinna grać zdecydowanie lepiej, tak? Że jednak przychodzi Portugalczyk, gdzie w ogóle, jak sobie popatrzymy na to wszystko, gdzie jaką klasę mają ci portugalscy szkoleniowcy, bo jest ich sporo w Europie, gdzie prowadzą swoje drużyny, no to zawsze można mówić tylko o nich w samych superlatywach, ale spokojnie, wiadomo jak to jest. Piłka nożna jest sportem bardzo niewymiernym, bardzo trudnym. Trzeba znaleźć wspólny język przede wszystkim z zawodnikami, trzeba umieć z nimi rozmawiać i żeby to wszystko się dobrze potoczyło, to musi być zawodnik w dobrej formie, przyjeżdżający na kadrze, bo on przez dwie jednostki treningowe tego na kadrze nie zrobi. On musi wypracować sobie formę sportową w klubie u swojego trenera i żeby przyjechać przygotowany i żeby zrealizować cel, to musi niewątpliwie być zawodnikiem tym, na którego bardzo liczył, bo przecież go powołał, tak? Trener Sousa na takie spotkanie, na spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata. Teraz jesteśmy przed tymi trzema spotkaniami i żeby być zadowolonym z tego wszystkiego, co w tej najbliższej przyszłości również będzie chciał osiągnąć. To ma sens, bo szkoła portugalskich trenerów jest w tym momencie najlepszą na świecie. Ja mam teorię, że zadowolony Robert Lewandowski to dobro reprezentacji Polski, zadowolony Leo Messi to dobro reprezentacji Argentyny, zadowolony Cristiano Ronaldo to dobro reprezentacji Portugalii. Powołania. Jesteśmy świeżo. Po ograniczeniu tej pierwotnej listy. Paulo Sousa chce chyba pokazać, panowie, to jest moja racja, jak w filmie Dzień Świra, moja racja jest najmojsza i ja potrafię wymyślić coś nowego, czego się może nie spodziewaliście. Tak, ale myślę, że to jest dobry przykład tego wszystkiego, czego należało się spodziewać, że jednak przychodząc na takie stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, mam swój pomysł, mam swoje idee i mogę tutaj coś pokazać,
co nie było tak zauważalne, jeżeli kadrę prowadził Brzęczek. W tym momencie są to zawodnicy powołani z polskiej ekstraklasy, bardzo młodzi, którzy jak na przykład Ślisz, czy w Legii, grający w Legii Warszawa. Spodziewałem się jednak, że będzie mimo wszystko Kapustka, ale jednak... A zasłużył? Wydaje mi się, że tak. Moim zdaniem szerokie, na takie szerokie powołanie na pewno tak, ale widocznie trener doszedł do wniosku, że jeszcze potrzebuje troszeczkę czasu, żeby dojść do takiej formy, którą widzieliśmy u tego piłkarza w 2016 roku. Ale to jest na pewno jakieś takie świeże spojrzenie na to wszystko, co mogłoby tutaj i zapewne przyniesie jakieś dobre wyniki, dobre rezultaty osiągane przez naszą kadrę, bo niewątpliwie stać Polaków na to, żeby grać przede wszystkim zdecydowanie lepiej. Tak? No nie tylko wynik sportowy jest przede wszystkim, może tak powiem, bardzo ważny, ale ta gra postrzegana przez piłkarskie oko kibica również na to się bardzo patrzy i w sposób taki, w jaki polska reprezentacja chciałaby te mecze rozgrywać, no to tylko tak. I uważam, że poprzez Sołzę jesteśmy w stanie to zrobić. To krótko. Kogo brakuje? Wymienił pan Kapustkę, a ja bym się zastanowił jeszcze nad obsadą bramki i tą trójką. Jest Skorupski, nie ma Drągowskiego, a tam toczy się wciąż walka. Może jeszcze kogoś panu brakuje? No jeżeli chodzi o bramkarzy, to tutaj zawsze można było powiedzieć, że Polska bramkarzami stoi. I tutaj czy będzie Drągowski, czy będzie bronił Szczęsny, czy będzie bronił Fabiański, to dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że my tutaj staniemy na wysokości zadania i zatrzymamy w każdej nadarzającej się okazji do interwencji tego polskiego bramkarza, że zatrzymamy najlepszych napastników na świecie, nawet i Anglików, bo zawsze z Anglikami u siebie graliśmy bardzo dobre spotkania, też miałem taką przyjemność. Natomiast gorzej już było na Wembley. Tam jednak brakowało nam takiej większej zadziorności w tym wszystkim. Myślę, że tym pozostałym kadrom, które miałem możliwość mierzyć się z takim rywalem. Anglicy są bardzo wymagającą drużyną, świetnie grającą w piłkę. A co do tych absencji, niepowołania czy powołania, to ja jestem bardzo zadowolony, muszę wam powiedzieć, że jest mimo wszystko Grosicki, który ma problemy w West Bromwich Albion, który jest odsyłany na boczny tor u swojego trenera. Wielu ludzi mu to zarzuca, że nie zmienił jednak barw klubowych, że nie poszedł gdzieś do innego klubu, żeby jednak mimo wszystko grać, ale tak jak mówił Sosa, to jest zawodnik, który, ja też postrzegam właśnie ten aspekt sprawy, że Grosicki jest takim zawodnikiem, co tej kadrze jeszcze może dać. Nawet wchodząc z ławki rezerwowych, takiej świeżości, takiego impulsu, a tego nam brakuje na tych skrzydłach. Tego wszystkiego, na czym ta gra nasza będzie w ofensywie się przede wszystkim mogła opierać. Ja nie wiem, czy teraz Kamil powinien grać, ale Kamil w tej kadrze powinien być. Tak, i on jest, i to jest najważniejsze. Prędzej czy później się przyda. Powoli zbliżając się do końca, jakie pan ma oczekiwania? Zbigniew Boniek mówi, każdy kibic, każdy dziennikarz, każdy ekspert ma oczekiwania od selekcjonera i to jest normalne. Jakie pan ma oczekiwania w kontekście meczów eliminacyjnych Mundialu 2022 i występu na Euro? Jeżeli chodzi o to, co nas czeka za chwileczkę, więc bardzo ważne spotkanie z Węgrami. Myślę, że to jest super ważny mecz. Być może i decydujący w kontekście tych spotkań grupowych w walce o awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Tutaj oczekuję przede wszystkim zajęcia minimum tego drugiego miejsca, co da nam baraż. O Anglii, no wiadomo, rywal z pierwszego koszyka, szalenie trudny, wymagający. Chciałbym bardzo, żebyśmy... Myślę, że Lewandowski, będący w dobrej dyspozycji, nie łapujący kontuzji, to jest dla nas też bardzo ważną sprawą, będący w dobrej dyspozycji przy wsparciu kolegów w drugiej linii, Zielińskiego, Klicha i przy tym, co już powiedziałem, że Sołza jako ten zawodnik środka pola może grę polskich pomocników naprawdę odwrócić i wprowadzić ich na wyższy poziom, na wyrzucić ich na jeszcze szersze wody oceanu i to będzie taki poklask w tym wszystkim, co zapewne co czeka polski kibic i żebyśmy mogli oglądać taką reprezentację, jaką chcielibyśmy. To na pewno, a jeżeli chodzi o mecze Mistrzostw Europy, szalenie trudna grupa, Hiszpania, Szwecja, to kraje, z którymi bardzo trudno się gra, mają w swoich szeregach znakomitych zawodników i będzie nam
trudno, mega trudno, ja tak to widzę, zajęcie trzeciego miejsca, liczenie tych punktów, małych bramek, jak to będzie wszystko wyglądało, ale niewątpliwie uważam, że jeżeli wyjdziemy z grupy, to już będzie sukces taki, jaki zrobił ze swoją drużyną, ze swoją reprezentacją Adam Nawałka w 2016 roku. Panowie, nasi widzowie mogą później to zweryfikować w komentarzach. Ja uważam, że wygramy 3 mecze. I z Węgrami, i z Andorą, i z Anglią. Pan Piotr? Ja myślę, że z Węgrami nie przegramy, z Andorą musimy wygrać i jeżeli powalczymy z Anglikami, co nawet za kadencji Pawła Janasa w Manchesterze, gdzie Frankowski zdobył swoją przepiękną bramkę, zgodzicie się ze mną, myślałem, że uda nam się już w tym momencie zdobyć punkty, to jesteśmy w stanie z Anglikami również powalczyć. Także myślę, że te 5 punktów... Czyli remis, zwycięstwo, remis. Tak, myślę, że te 5 punktów byłoby przyjęte... jako dobry wynik. Remis, dobry zwycięstwo, porażka. Nie, z Anglicą nie damy rady. Nie to pokolenie. No co? Okej, okay. Panowie, ja mam nadzieję, że Paulo Sousa zrobi więcej niż poprzedni selekcjonerzy. Zwłaszcza w aspekcie psychologii. Pan Piotr Czachowski, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Filip, my musimy naszym widzom zaakcentować jedną istotną informację. Otóż La Gazzetta dello Sport dotarła do takiego dekalogu Paulo Sousy i tam pojawiło się kilka punktów, które są niezbywalne. Na przykład... alkohol odpada. Nie ma szans. Musi być odwaga. Courage'ejmy, jak to mawiał Chichi, bo to ten sam język, jak oglądał ktoś dokument o reprezentacji Brazylii. Czyli coraggio. Czyli coraggio po włosku. Też rzecz, która mi się wydaje trochę dziwna w naszych polskich warunkach, że nie można przeprowadzać treningów w deszczu. W deszczu. No, jak przyjdzie jakaś pora deszczowa u nas, zwłaszcza jesienna, no to będzie miał z tym Paulo Sousa problem, ale te cechy podstawowe, determinacja, odwaga, poświęcenie i brak kompleksów względem kogokolwiek w Europie i na świecie, to są dobre cechy. Ja mam nadzieję, że on dobrze zacznie, bo dla niego język włoski i Włochy to drugi język, druga ojczyzna, a Włosi mawiają tak. Kto dobrze rozpoczyna, ten już jest w połowie drogi, więc liczymy na świetne pierwsze mecze, eliminacyjne i dobre wyniki.